Droga Emmy do pracy wiedzie wzdłuż torów kolejowych. Każdego dnia Emma pokonuje ją na rowerze z prędkością 6 km na godzinę i do przejazdu dojeżdża równocześnie z pociągiem. Pewnego dnia wyszła z domu 50 minut później, pewnie to nam się przyda, i pociąg minął ją w odległości 6 km od przejazdu. To też nam się pewnie przyda. Ile minut po tym spotkaniu pociąg dotarł do przejazdu? Dobrze, więc zróbmy może sobie taki rysunek. Prawda? To jest droga Emmy. Tu są tory kolejowe i tu jest przejazd. Tu jest dom Emmy. No i ona wyjeżdża sobie, no nie wiemy o której godzinie, wyjeżdża sobie o jakiejś godzinie T i ileś tam czasu jedzie, no nie wiemy też, nie nazwijmy to X. I tu jest w czasie T plus X. Czyli pociąg mija przejazd w czasie T plus X. I tak jest codziennie. Teraz to się dzieje, może zróbmy to taką, niech to będzie oś czasu i na tej osi czasu będziemy zaznaczać różne wydarzenia. Więc tak, w normalny dzień tu jest wyjazd z domu. Domu i to jest chwila T. I w T plus X przejazd, przejazd. Tak, czyli to jest oś czasu T. Teraz co się dzieje, może na niebiesko, będzie teraz ten dzień ten niezwykły, prawda? Teraz w ten dzień niezwykły ona wyjeżdża w jakim, o której godzinie? O godzinie T plus 50 minut. Jeżeli to będzie w godzinach, to jest T plus 5 szóstych. Tak może napiszmy. Wyjazd z domu. No, jedzie z tą samą prędkością, czyli przejazd. Kiedy przejazd? No przejazd, ponieważ wyjechała 50 minut później, to na przejeździe będzie też 50 minut później, czyli T plus X plus 5 szóstych. Tak? To jest przejazd. Teraz wiemy, że spotkanie z pociągiem, gdzieś tu jest, gdzie jest spotkanie z pociągiem? Spotkanie z pociągiem jest 6 km przed przejazdem. Czyli ona do przejazdu, ponieważ jedzie z prędkością 6 km na godzinę, godzinę ma jeszcze od spotkania z pociągiem do przejazdu. Czyli tutaj gdzieś jest spotkanie z pociągiem. Jaki to jest czas? To jest czas T plus X plus 5 szóstych minus 1. To jest ten czas tutaj. A nas interesuje czas pomiędzy T plus X, czyli pomiędzy czasem, pomiędzy godziną, o której pociąg mija przejazd, a godziną, w której pociąg mija się z Emmą. Czyli to jest odcinek, który nas interesuje. No to jest odcinek czasu, który nas interesuje. No ile to jest? Otóż wiemy, że ten odcinek to jest 5 szóstych. Z kolei wiemy też, że ten odcinek to jest 1 godzina. Prawda? Wobec tego ten odcinek jest 1 minus 5 szóstych, czyli 1 szósta godziny, czyli 10 minut.
Zatem pociąg od momentu spotkania z Emmą do przejazdu będzie jechał 10 minut, co pozwala obliczyć również prędkość pociągu, choć o to nas nie pytają, wobec tego prędkość pociągu no jaka jest prędkość pociągu? Jeżeli w ciągu 10 minut zrobi 6 km, to w ciągu godziny zrobi 6 razy więcej, czyli 36 km na godzinę.